Zuzanna Krzejska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dziś moim i Państwa gościem Adam Komar, prezes Fundacji Potrafię Pomóc. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj pretekstem naszej rozmowy jest unikatowa szkoła rodzenia dla kobiet z niepełnosprawnościami. Będzie to pierwsza taka szkoła w Polsce. To duży przełom? No, myślę sobie, że to bardzo duży przełom, dlatego że pierwsza. Mhm. Aż dziw bierze, że do tej pory nikt o tym nie pomyślał i nikt tego nie wdrożył. No bo przecież kobiety z niepełnosprawnościami mają prawo do macierzyństwa, oczywiście pod odpowiednią kontrolą, przy odpowiednim wsparciu. I dlatego pomysł, który zrodził się w głowie pana prezydenta Wrocławia, który my podjęliśmy i realizujemy teraz, także szkoła rodzenia dla kobiet z niepełnosprawnością, jest to niewątpliwie przełom. Mhm. A jeżeli właśnie chodzi o sam pomysł, jak on się narodził? Ten pomysł się narodził tak naprawdę w rozmowach kuluarowych podczas konferencji organizowanych przez naszą fundację dotyczących po prostu seksualności osób z niepełnosprawnością. Mhm. W rozmowach pojawiła się duża wątpliwość, czy, jak, dlaczego, że nie ma takiego wsparcia systemowego. I tutaj te rozmowy, które prowadziliśmy potem z panią dyrektor Wydziału Zdrowia Joanną Nyczak, zaowocowały tym, że powołaliśmy taką pierwszą w Polsce szkołę rodzenia dla kobiet z niepełnosprawnością. I co bardzo ważne, to nie jest tylko szkoła rodzenia, ale również warsztaty edukacyjne dla kobiet, które dopiero planują macierzyństwo, po to, żeby być może rozwiać ich wątpliwości lub po prostu utwierdzić ich w przekonaniu, że jednak powinny zrewindykować swoje plany w tej materii. Pamiętajmy, że niepełnosprawność nie zawsze wiąże się z ograniczeniami medycznymi w zakresie bycia matką. W wielu przypadkach są to niepełnosprawności, które rodzą tylko pewne trudności w opiece, w przygotowaniu. I naszą rolą jest, żeby tą świadomość budować, a co najważniejsze, żeby wspierać te panie i te rodziny w zasadzie, bo mówimy tu również o udziale partnerów, ojców przyszłych w naszym programie. I wiemy, że ten pilotaż na pewno będzie owocował pewną ewaluacją po to, żeby zapewnić tą opiekę również w okresie połogowym i w pierwszym okresie po urodzeniu dziecka w domu, nie ograniczając tego tylko i wyłącznie do tradycyjnej opieki położniczej, jaką mają zdrowe kobiety. No właśnie, wspomniał pan prezes, że będzie to taka kompleksowa opieka nad tymi kobietami. No właśnie, czego te kobiety mogą się spodziewać po tym pilotażu? Tak naprawdę chcieliśmy zaoferować im indywidualny tok. To znaczy mamy specjalistów, którzy będą wspierali ich w zakresie psychologii, w zakresie oczywiście położnictwa i ginekologii, czyli zarówno położna, jak i ginekolog, ale również fizjoterapeuta, również pediatra, seksuolog, więc jest to dość rozbudowana formuła specjalistów, którzy są w stanie wspierać te panie od początku, czyli już od etapu warsztatu, który będziemy prowadzić, jak również w okresie trwania ciąży, no i mam nadzieję, że za chwilę w nowej odsłonie po zakończeniu pilotażu, również po okresie urodzenia dziecka. Jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie szkoły, będzie to zwykła, normalna szkoła, taka jak każda inna, czy będzie ona się dużo różniła ze względu właśnie na ten tok indywidualny? Tak naprawdę, ona się poza programem, który jest zindywidualizowany ze względu na różnego rodzaju dysfunkcje przyszłych mam, nie będzie się różniła, jeżeli chodzi o prowadzenie samych zagadnień. Chodzi o to, żeby te panie czuły przede wszystkim komfort psychiczny, żeby miały tą świadomość, z czym będą się mierzyły na poszczególnych etapach ciąży, a potem porodu. Chcielibyśmy w naszej odsłonie po zakończeniu pilotażu wprowadzić standardy opieki nad kobietami z niepełnosprawnością w szpitalach. Mhm. Po to, żeby na przykład poprawić komunikację werbalną. No bo pamiętajmy, że często kobiety na przykład, które są głuche, potrzebują tłumacza języka migowego. My, ani szpital, na pewno nie jest w stanie zaoferować takiej usługi. Natomiast poprzez komunikację alternatywną, piktogramy, możemy opracować pewne scenariusze, tak żeby można było swobodnie komunikować się już nawet podczas procesu porodowego, a później po okresie urodzenia dziecka również w opiece połogowej. A jeżeli chodzi o to, jak kobiety mogą się zgłaszać do Waszej szkoły? Tak naprawdę można wejść poprzez stronę www.potrafiepomoc.org.pl. Jest zakładka fundacyjna, która skieruje do odpowiedniego koordynatora i ten koordynator potem po rozmowie
po przeprowadzeniu wywiadu poinstruuje, co należy zrobić, gdzie dostarczyć, nie trzeba jeździć osobiście. Pamiętajmy, że mamy bardzo trudną sytuację pandemiczną i to dla nas jest dodatkowa trudność. Niemniej jednak poradziliśmy sobie o tyle, że mamy po prostu zajęcia zaplanowane online, również z pomocą tłumacza języka migowego i dajemy po prostu ten komplet, który no, w naszej ocenie, parafrazując słowa pewnej pani polityk, tym osobom po prostu się należą. A jeżeli chodzi o to, do kiedy kobiety mogą się zgłaszać? Formuła jest otwarta, czyli póki nie wyczerpiemy limitów, a limit zakłada 30 par do końca roku, to możemy cały czas zgłaszać swoje zainteresowanie. Oczywiście w przyszłym roku jak najbardziej również. Na dzień dzisiejszy mamy kilkanaście już zgłoszeń, które są w trakcie realizacji lub będą realizowane. Jak długo będzie trwał ten pilotażowy projekt? Pilotażowy projekt trwa do końca roku. Rozmowy z miastem zaowocowały tym, że ten pilotaż przerodzi się w projekt dwuletni i będzie stanowił swoistą formułę uzupełnienia programu miejskiego dotyczącego szkół rodzenia. I w mojej ocenie jest bardzo ważny. Bardzo ważny z punktu widzenia nawet pączkowania w przyszłości w innych częściach Polski. Po to, żeby kobiety z różnymi niepełnosprawnościami, które mają możliwość być i spełniać jako matka, mogły z tego korzystać i żeby nie bały się, bo te obawy i te lęki, które się rodzą w głowach, wynikają wprost z braku systemowego wsparcia na poszczególnych etapach prowadzenia ciąży, czy potem porodu i po okresie porodu. Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na zakres Waszych działań? Właśnie, czy było to dość duże utrudnienie w samym pomyśle? Myślę sobie, że musieliśmy bardzo szybko zrewindykować program indywidualny, ale nie da się rzeczy tych nie zmienić, jeżeli chce się po prostu tą rzeczywistość poprawić. I to przeniesienie do online'owego spotykania się z paniami w niczym nie przeszkadza tak naprawdę, bo również fizjoterapeuta świetnie potrafi poinstruować, zademonstrować, pokazać, jakiego rodzaju ćwiczenia prowadzić w okresie ciąży, czy potem po urodzeniu dziecka, żeby jak najszybciej dojść do kondycji fizycznej, a cała reszta specjalistów jest po prostu do dyspozycji i spotyka się online'owo. Można zatem stwierdzić, że pomimo tego, że jest to pilotażowy projekt dość innowacyjny w Polsce, to jeszcze sam czas pandemii dodaje, że tak powiem, sukcesu do całej sytuacji? Myślę, że tak, że musieliśmy po prostu bardzo szybko zareagować i to jest też ten element sukcesu, który nam się udał, ale no, żyjemy w takich czasach, gdzie trzeba bardzo dynamicznie reagować na potrzeby, bo no, dzieci się rodzą, tak? My nie możemy zakłamywać pewnej rzeczywistości, która mówi, że kobiety z niepełnosprawnością są matkami, będą matkami. Ja tutaj mogę tylko wspomnieć naszą fantastyczną ambasadorkę Agatę Roczniak, która pomimo choroby ciężkiej, jakim jest zanik mięśni, potrafi się realizować jako matka, ma w tej chwili, nie skłamał, chyba 10-letniego syna i decyzję, którą podejmowała jakiś czas temu, to była trudna decyzja, wielu lekarzy jej odradzało, ale przy odpowiednim prowadzeniu przez lekarza, genetyka, tu wspomnę pana profesora Roberta Śmigla, który będzie koordynatorem medycznym naszego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich oraz dobrego prowadzenia ginekologa, urodziła dziecko, jest szczęśliwą matką, może się czuć spełniona i na pewno syn jest też zaopiekowany w odpowiedni sposób. No właśnie, ten wybór ambasadora waszej szkoły był oczywisty? Dla mnie tak. A właśnie dlaczego? Właśnie ze względu na to, że ta decyzja 10 lat temu dla pani Agaty była, mogła być trudniejsza niż dzisiaj dla kobiet, które będziecie miały pod swoją opieką? Z Agatą znam się już od bardzo wielu lat i obserwuję jej rozwój nie tylko zawodowy, ale i społeczny, bo jest aktywną osobą, która propaguje ideę aktywności kobiet z różnymi niepełnosprawnościami. I była dla mnie zawsze wzorem do naśladowania i rozmawiając z nią wielokrotnie podkreślała, że oczywiście te ograniczenia są, ale w większości przypadków dotyczą one otoczenia, które ma je w głowie. Całą resztę można przełamywać i ona to robi świetnie, chylę czoła, bo naprawdę jest po pierwsze spełnioną kobietą, spełnioną matką i mega aktywną na polu i zawodowym, i społecznym. To właśnie chcecie robić w szkole rodzenia dla kobiet z niepełnosprawnościami, przełamywać te stereotypy, że te kobiety nie powinny dzisiaj być wykluczone z tej formy życia społecznego? Tak, to chcemy robić, to będziemy robili. Tak naprawdę to społeczeństwo w swoim sposobie myślenia szufladkuje kobiety z różnymi niepełnosprawnościami jako te, które nie mają prawa do tego, żeby być matkami. Chociażby patrząc na to przez pryzmat jakichś ograniczeń medycznych. Tak jak wspomniałem, te ograniczenia, jeżeli występują, to oczywiście
oczywiście należy je brać pod uwagę. Natomiast w większości przypadków mamy do czynienia z kobietami, które po prostu mogą spełnić jako matki, a ich partnerzy jako ojcowie. Mhm. I mogę podać przykład, gdzie mamy parę, obydwoje państwa niewidomych, którzy korzystają z naszej formy wsparcia i w tej chwili jako podwójni już rodzice, tak, bo drugie dziecko przyszło na świat, więc cieszymy się, że potrafią bardzo dobrze odnaleźć się w tej rzeczywistości dla nich trudnej, ale codziennej. Mhm. Jeżeli chodzi o to, jak pan prezes widziałby tę szkołę za jakiś czas, to co rodzi się w pana głowie? Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby ta szkoła była takim wzorem do naśladowania. To nie może być formuła zamknięta, bo musimy być otwarci na różnego rodzaju potrzeby poszczególnych kobiet z niepełnosprawnościami. Mhm. Chcielibyśmy bardzo, żeby rozszerzona została o opiekę w tym pierwszym okresie po urodzeniu dziecka w domu. Żeby asysta, opiekuna rodziny, która w tej chwili funkcjonuje gdzieś tam w systemie bardziej jako forma wsparcia opieki społecznej, jednak przerodziła się w formułę takiej codziennej pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem po to, żeby ci rodzice poczuli tą pewność, że sobie poradzą. Mhm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Adam Komar, prezes Fundacji Potrafię Pomóc. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.